Jest sobota, 7 stycznia. Wyobraź sobie Jezusa, jak wędruje przez historyczne krainy Izraela. Obserwuj, jak przechodzi z wioski do wioski. Spotyka się z coraz to innymi grupami mieszkańców. Naucza ich i uzdrawia. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanię, Galilea, pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Przed wiekami Bóg pozwolił zdobyć Ziemię Świętą pokoleniom Izraela, a w czasach Jezusa odnawiał jej oblicze przez głoszenie dobrej nowiny. Rozejrzyj się dookoła siebie. Historia zbawienia trwa. Zobacz miejsce na ziemi i czas, w którym żyjesz. Pomyśl o ludziach. Tych bliskich i tych dalszych, którzy tworzą Twoją przestrzeń społeczną. To jest Twoja konkretna rzeczywistość, do której przychodzi Jezus.
Bóg ze swoją zbawczą misją przychodzi jednocześnie do konkretnego człowieka i całych społeczności. Leczy cierpiących, a jednocześnie buduje wspólnotę miłości. W każdym miejscu i w każdym czasie wchodzi w sam środek ludzkich słabości, by je uzdrowić, by zwykłych ludzi przemienić w apostołów dobrej nowiny, budować Kościół głoszący Jezusa po całym świecie. Jak widzisz swoją rolę w tej zbawczej misji Jezusa? Jezus jest niestrudzony w wędrówce przez pokolenia, miasta i wioski, narody i kultury. Nie ma miejsca na ziemi, do którego nie byłby w stanie dotrzeć. Choć dziś robi to z pomocą swoich uczniów i towarzyszy. Twoja rodzina, miejscowość, warunki życia, twoje tu i teraz to Ziemia obiecana, którą daje Ci Pan, aby stawała się Królestwem Bożym. Jak możesz przemieniać ją z Jezusem? Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea, pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania.
koniec porozmawiaj z Jezusem o towarzyszeniu Mu wszędzie tam, gdzie toczy się Twoje życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.